Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszej krótkiej piłce, trochę tak kręconej z doskoku i w warunkach takich, jakich widzicie, będzie o książce Leo Peruca pod tytułem Rajtar szwedzkiego króla. Tak naprawdę ten film miał powstać w zupełnie innym miejscu i o zupełnie innej książce. Miałem go nagrać we Włoszech i opowiadać o książce Chrystus zatrzymał się w Edolo, ale z racji tego, że ze względu na sytuację teraz do Włoch nie poleciałem i tej książki nie przeczytałem, to jestem sobie w tym momencie na Wyspie Sobieszewskiej i opowiadam o książce niestety niezwiązanej zupełnie z tym miejscem, bo tak się to złożyło, że po prostu to akurat czytałem i o tym teraz będzie czas, żeby chwilę porozmawiać, a myślę, że o tej książce porozmawiać jest zdecydowanie warto. Nie wiem, czy zdążę dojść do morza, nagrywając ten film i czy może zobaczycie, nie chciałem go nagrywać na plaży z tej racji, że szum jest jednak dosyć mocno słyszalny, więc wygląda to tak, że idę tutaj lasem, kieruję się w stronę plaży, może do niej zdążę dojść, zobaczymy. A więc tak, Rajtar szwedzkiego króla Leo Peruc polecił mi tego pisarza, w ogóle znajomych, bardzo serdecznie dziękuję. Z tego miejsca pewnie bym sam po niego nie sięgnął, z tej racji, że bardzo go tam chwali, mówiąc brzydko, propsuje pewien prawicowy publicysta, za którym zdecydowanie nie przepadam. A w ten sposób ominąłbym, śmiem twierdzić, pisarza wybitnego, naprawdę pisarza wybitnego. Leo Peruc tworzył przed wojną i po wojnie. Po wojnie chyba też, jeżeli dobrze pamiętam. Ale tak, ale przed wojną zdecydowanie tak. A już widzicie, teraz zupełnie zapomniałem. Tak, bo tak, w 57 roku zmarł, więc po wojnie też. Nie wiem, czy tutaj da się przejść z przodu, ale miejmy nadzieję, że tak, że będzie to możliwe, bo ludzie przed chwilą szli i jest tutaj coś zalało. Ale w końcu jesteśmy blisko morza. Może tędy górą? Nie, tutaj chyba trzeba będzie ominąć. Strasznie wielkie bagno tutaj jest z tyłu. Nie wiem, czy widzicie, jak widzicie, jak to wygląda. Dobra. A my wracamy już do książki. Ktoś tutaj dzwoni. Mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na nagranie. Dobra, idziemy dalej. Dobra, o książce, bo tak się rozgadałem, ale to ma być krótka piłka, czyli ma być krótko, zwięźle i na temat. Słuchajcie, z czym my tutaj mamy do czynienia? Leo Peruca zalicza się do tych takich prekursorów fantastyki, chociaż od razu uczulam, że ta fantastyka, która tutaj jest, która się tutaj pojawia, jest zdecydowanie na drugim, nawet na trzecim planie. Ona buduje nastrój, natomiast te zjawiska fantastyczne raczej towarzyszą bohaterom, raczej coś symbolizują, niż jakoś by miały tutaj specjalnie ingerować w akcję, czy w to, co myślą bohaterowie, w to, kim oni są i tak dalej. Często nawet do końca nie wiadomo, to jest w ogóle u Peruca ciekawe, bo to jest druga książka jego, którą przeczytałem, do końca nie wiadomo, czy to rzeczywiście miało miejsce, czy może się tylko wydawało, czy było zbiegiem okoliczności, czy może jednak nie. No dobrze. Rajtar szwedzkiego króla to powieść historyczna. Myślę, że można użyć takiego określenia. To powieść historyczna, powieść, której akcja rozgrywa się w czasie wojny północnej w Saksonii, więc sytuacja, jak się domyślacie, jest taka niezbyt ciekawa. No pięknie, teraz nie wiem, którędy iść w ogóle. Jest taka niezbyt ciekawa. No bo tutaj tak, Saksonia nie jest raczej z królem szwedzkim zbyt zaprzyjaźniona w tamtym okresie. I poznajemy dwóch bohaterów, szwedzkiego szlachcica i złodzieja. Szw-
szwedzkiego szlachcica i złodzieja. Na skutek zbiegu różnych okoliczności jeden z tych bohaterów, no to się można domyśleć, który decyduje się ukraść tożsamość drugiego z nich. Kradnie tożsamość, podszywa się pod niego i w tej nowej roli sprawdza się wyśmienicie. I o tym w zasadzie jest cała ta opowieść. Dość krótka, to króciutka książeczka. Ja bym jeszcze powiedział, że ta książka w dużej mierze jest też baśnią, bo to są takie motywy, takie obrazowanie charakterystyczne dla baśni, takie budowanie nastroju, takie pisanie bohaterów drugo-trzecioplanowych kilkoma zdaniami, ale dość charakterystycznych, wyróżniających się z tła i jednocześnie też takie właśnie proste rozumowanie, proste myślenie, proste ukazywanie świata, no o tym, że sprawiedliwości musisz się stać zadość, że nie da się uciec przed tym, co nam jest pisane, co nam zostało przepowiedziane. Taki właśnie fatalizm, ponury trochę fatalizm dotyczący ludzkiego losu, że wszystko, co zostało powiedziane, musi zostać dopełnione, ale z drugiej strony w tym fatalizmie jest też nadzieja, nadzieja chrześcijańska zdecydowanie, choć mam wrażenie, że może trochę protestancka też, że taki sam akt wiary prowadzi człowieka ku być może oczywiście jakiejś łasce. Wszystko się zresztą, to też jest chyba charakterystyczne dla Peruca, wszystko się zaczyna jakąś taką próbą osadzenia tej historii w dziejach oczywiście, tak. Podobnie było w Mistrzu Sądu Ostatecznego. Tam mieliśmy najpierw i później chyba zresztą też, czy może po fabule, komentarz, tak? Komentarz tak jakby od wydawcy tej książki, który nam tłumaczył pewne rzeczy. Tutaj mamy komentarz dotyczący pamiętników pewnej osoby, która w tej historii jest na drugim, trzecim planie i ona mówi, opowiada pewne wydarzenie ze swojego życia, które było bardzo dziwne, ona nie do końca wiedziała, jak to racjonalnie wyjaśnić, a my, czytelnicy, poznajemy, no powiedzmy, w miarę racjonalne wyjaśnienie. Ja uważam, moi drodzy, że jest to wielka literatura. Jest to literatura przez wielkie L. Dlaczego? Dlatego, że opowiada o sprawach podstawowych, tak? O takich sprawach jak właśnie jak zbrodnia, wina, grzech, kara, odkupienie, pokuta. Posługując się oczywiście takimi, no cały czas używam tego określenia, ale takimi bardzo baśniowymi symbolami, cały czas utrzymując czytelnika w niepewności, czy te rzeczy są rzeczywiście takie, jakie one są, czy tu być może jest gdzieś ten element fantastyczny, tam się gdzieś jednak przewija. A z drugiej strony, nie zapominając o tym, że literatura ma również bawić, i to jest najważniejsze, słuchajcie, to nie jest w żadnej mierze jakaś taka bardzo skomplikowana, pomyślana książka z mnóstwem trudnych do czytania symboli, nie. To jest prosta historia, wbrew pozorom. Ktoś nawet pisał na Lubimy Czytać, że to opowieść Płaszcza i Szpady. No, myślę, że fani opowieści Płaszcza i Szpady by tutaj czuli nieco się rozczarowani, ale pewne takie elementy charakterystyczne dla tamtych powieści też są. Z tyłu książki można przeczytać, że to węzeł dramatyczny tej powieści, przypominającej swym tonem i charakterem romantyczne ballady. Tu już bym bliżej był. Ja cały czas optuję o baśni, po prostu o baśni, tylko z małym elementem, z małą rolą tych elementów fantastycznych. Więc tak to wygląda z mojej strony. Polecam, naprawdę polecam. Ze szczerego serca, bardzo ładna, bardzo trafna opowieść. Myślę, że się nie zawiedziecie i króciutka.
Ja ją oceniam 9 na 10, bo jestem zachwycony, urzeczony klimatem i w ogóle raz, że tematyką, bo ja uwielbiam wszelkie historie o złodziejach tożsamości. Nie ma ich zbyt wiele, ale powrót Martina Guerre na przykład, no coś genialnego, wręcz chociaż zupełnie inna książka oczywiście. Tak tutaj też bawiłem się wyśmienicie, choćby ze względu na temat. Będę chciał jeszcze inne rzeczy tego autora przeczytać, chociaż wiem, że po wojnie za dużo nie wznowiono. Był na pewno Judasz Leonarda. To mnie akurat specjalnie jakoś nie ciągnie, bo mam wrażenie, że ja tę historię znam, że ją kiedyś usłyszałem podczas jednego kazania i wydała mi się taka trochę... No taka trochę banalna, ale zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Ja już idę po piasku, dlatego taki jestem trochę zmęczony, ale znaczy no nie wspominam o tym, że mam 12 km dzisiaj już w tym momencie na karku. W kolanach. Dobra, no może już jest pewnie blisko. Nie wiem, czy je zdążycie zobaczyć. Może przeciągnę ten film jeszcze o jakąś minutę i dwie, żebyście to może zobaczyli. A wy mi napiszcie w komentarzach, czy cokolwiek Leo Peruca czytaliście. Wiem, że z powojennych rzeczy to jeszcze chyba dwa tytuły są dostępne. Te rzeczy wydawane przed wojną też się pojawiają na Allegro i nawet chyba nie są w jakiś... jakiś pies tu biegnie. Nie są w za jakieś wielkie, niebosiężne kwoty sprzedawane. Więc nie powinno być problemu z zapoznaniem się z twórczością tego pana. Ja oczywiście Reitera polecam. Polecam również Mistrza Sądu Ostatecznego. Wszystkie jego inne książki, no zdecydowanie warto, ale też trzeba wiedzieć, na co się przy tej lekturze będziecie pisać, że to nie jest... To nie jest taka literatura, do której by nas dzisiejsze czasy przyzwyczajały, tak? To są jednak krótkie, bardzo konkretne opowieści, które dzisiaj być może no, tym fanom literatury współczesnej będą trochę trąciły myszką. Ta groza to też jest taka raczej teatralna, raczej bardzo umowna, ale myślę, że zdecydowanie warto. No dobra. Może jest już blisko. Nie wiem, czy da się tutaj przejść na plaży, czy to wejście nie jest jakoś zablokowane. Tak to wygląda, ale przynajmniej wam pokażę chociaż kawałek tego morza. O, jakoś to dziwnie wygląda tutaj. No, jeszcze moment. I zaraz się będę obracał. Dobra, kawałek. O, no to jesteśmy. Wyspa Sobieszewska. To był Graf Zero, vlog literacki. Polecam bardzo serdecznie Reitera, szwedzkiego króla. W tę niedzielę filmu nie będzie, więc do zobaczenia prawdopodobnie w następny czwartek, o ile ten film obejrzycie w czwartek, a to nie jest wcale takie pewne. Do zobaczenia.